Witajcie kolejny raz w Dolinie Rzeki Jeziorki. Temat, który chciałbym Wam pokazać dzisiaj, mogliście oglądać wiosną, kiedy był tu etap wykonywania pali fundamentowych. Wtedy właśnie wykonane zostało dolne źródło od pompy ciepła. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda taka gotowa płyta grzewcza. Tak więc zapraszam. Poprzednim razem, jak tu byliśmy, mogliście zobaczyć, jak wygląda gotowe palowanie pod konstrukcję budynku, czyli w słupach betonowych, które zostały wpuszczone w ziemię. Mamy wpuszczone sondy od dolnego źródła, tak więc mamy przygotowaną instalację pod pompę ciepła. Natomiast, żeby było jasne, tej instalacji nie wykonywaliśmy my, tylko firma Sator, która, jak wiecie, jest naszym partnerem od wielu lat i z którymi wszystkie dolne źródła zawsze wykonujemy. Wszystkich, którzy nie widzieli jeszcze filmu z tej realizacji, na końcu, jak zawsze, będzie link do tego materiału. Zachęcam, żeby obejrzeć. To, co widzicie, to jest gotowa płyta fundamentowa do zalania. Mamy tu dwa rozdzielacze, oczywiście firmy Rechau, system router MES, rura 17, grubość ścianki 2.0. Wszystko wydzielone na odrębne strefy odpowiednio do danych pomieszczeń. A to, co widzicie tutaj, to jest kolektor główny właśnie od dolnego źródła pod pompę ciepła. Od razu chciałbym zaznaczyć, że całe to ogrzewanie podłogowe nie zostało ułożone przez nas. Dokonali tego inwestorzy własnoręcznie, tak więc wielkie brawa dla nich. Natomiast do naszych zadań należało przygotowanie całej materiałówki, czyli dostarczenie gotowego systemu w oparciu o podstawowe założenia projektu, który również przekazaliśmy inwestorom. Następnie zagwarantowanie podstawowych narzędzi do wykonania takiej instalacji oraz oczywiście kilka praktycznych uwag, jak w ogóle do tego podejść i jak zacząć. Ale jak widzicie, inwestorom udało się bardzo dobrze wykonać to zadanie i cała płyta fundamentowa jest już gotowa. Tak więc wracając do samej instalacji, mamy tu dwa rozdzielacze po 10 sekcji. Cały budynek podzielony jest na strefy wedle pomieszczeń, tak więc będzie można instalacją sterować z automatyki domowej. To jest właśnie główny kolektor dolnego źródła, który zbiera w jedną całość wszystkie te 32 pale, które zostały wykonane na tym budynku. Takie usługi pojawią się w naszej ofercie, natomiast na chwilę obecną nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby na większą skalę zaoferować Wam taką pomoc, bo w tym roku przede wszystkim chcemy postawić główną siedzibę naszej firmy i tam przygotować biuro projektowe i zabrać się na poważnie do pracy. Natomiast jeszcze chwilę będziecie musieli poczekać, robimy rozpoznanie, ale jak widać na tym przykładzie, taka pomoc jest potrzebna i naprawdę wiele rzeczy jesteście w stanie zrobić sami. Wystarczy, że dostaniecie odpowiednie narzędzia, projekt i szkolenie, jak to zrobić, i bardzo dużo tematów w ten sposób będziemy w stanie ogarnąć. Jeszcze odrobina cierpliwości, taką usługę niebawem wprowadzimy do swojego portfolio, natomiast na chwilę obecną musimy podgonić trochę zaległości i jak najszybciej przygotować dla Was taki właśnie pakiet usług. Tak więc tyle na dziś i do zobaczenia na innej budowie.